Otwieram 36. sesję Rady Gminy Walin. Przypominam, że sesje Rady Gminy Walin są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń do rejestrowania obrazów i dźwięku. Nagrania z sesji są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz na portalu YouTube i siedzibie Urzędu Gminy Walin. Klauzula informacyjna dla uczestników sesji znajduje się przy wejściu na salę obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Witam serdecznie Wysoką Radę, wójta gminy pana Adama Hausmana, sekretarz gminy panią Aleksandrę Ignasza, skarbnik gminy panią Małgorzatę Senator. Serdecznie witam państwa sołtysów oraz panią kierownik OPS-u. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad Rady Gminy Walin i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Do porządku obrad na wniosek wójta wprowadzam dwie uchwały. Uchwały 341 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Walin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sobiogórskie oraz uchwałę 342 w sprawie udzielenia upoważnienia. Proszę państwa, przerwie pomiędzy sesjami otrzymałam od wojewody dolnośląskiego informację, że skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem oczywiście Rady Gminy Walin skargę na uchwałę 276 i wnosząc o stwierdzenie nieważności kilku punktów uchwały. Uchwała dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice. Otrzymałam również informacje od prokuratury rejonowej, a dotyczy ona metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłat, regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach oraz wraz z uzasadnieniami i informacją ich publikacji w przypadku podjęcia nowych uchwał w tym przedmiocie lub nowelizacji już obowiązujących, czyli nadsyłanie kopii takich uchwał. Proszę państwa, otrzymałam również od wojewody pismo, że obywatelka Ukrainy złożyła skargę na panią kierownik OPS-u. To jest tylko taka forma i informacji, tak jakby poinformowano Radę Gminy i chodzi o zawieszenie tej pani, jej zdaniem bez podstawy prawnej 500+. To zostało już wszystko wyjaśnione z mojej informacji, jaką posiadam. Zostało tej pani wszystko wypłacone. Ja dodam, że to nie dotyczy uchodźców, a pani, która tu mieszka od pani kierownik od 2018 roku. I ta pani otrzymała wszystko wyrównanie. Tak, wszystko sprawa została. Czy może pani coś od siebie tu? Ja dopiero dzisiaj udało mi się skontaktować z panem, który prowadził tą sprawę i może to się wyda takie trywialne, ale pan mi powiedział, wie pani, ja nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, mówię, robiłem porządek, to mi się gdzieś, ja wiem, że sprawa jest wyjaśniona, zamknięta, wszystkie, rodzina wszystkie formalności po prostu dopełniła i wtedy państwo wypłaciliście świadczenie. Tak, skarga dotyczyła tego, że pani się nie zgadzała z naszą decyzją odmowną dotyczącą odmowy przyznania świadczeń. Ale przepisy prawa są niejednoznaczne, nikt nie zmienił uchwały, a wytyczne to nie przepisy. Ta decyzja odmowna była poparta dwoma opiniami prawników, więc to nie była nasza ani zła wola, tylko po prostu stosowanie przepisów prawa. Na ten moment sprawa jest załatwiona. Pani Wójt uzupełniła wszystkie dokumenty i świadczenia zostały oczywiście wypłacone. Dziękuję bardzo. Otrzymuję
zaproszenie publicznej szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Rygowicach. Radę reprezentowała pani Maria i pan Szczepan. W dniu wczorajszym uczestniczyłam w spotkaniu z sołtysami na zaproszenie Urzędu Gminy. Przybyły panie z Wód Polskich. Było dużo pytań, były też jakieś terminy odnośnie przeglądu cieków wodnych i to wszystko właśnie miało miejsce wczoraj. To tyle. Bardzo proszę pana wójta o sprawozdanie z działalności po okresie sesji. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawozdanie działalności w okresie między sesjami. W okresie od 23 lutego do dnia 29 marca podjęło 8 zarządzeń. Zarządzenie pierwsze w sprawie, przepraszam, 262. W sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminie składania dokumentów na rok 2022-2023. Do oddziału przedszkolnych, szkołach podstawowych i klas szkolnych. Zarządzenie nr 263 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników urzędów gminy Wani. Zarządzenie 264 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wani na rok 2022. Kolejne zarządzenie w sprawie zmiany budżetu. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 672 864, natomiast wydatki po zmianach 32 920 121 zł. Kolejne zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wani na rok 2022. Kolejne zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 268 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołeckie Starej Julianów. I zarządzenie 269 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wani za 2021 rok. Działania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Ogłoszono wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Lokal mieszkalny numer 2 w Walinie przy ulicy Kościuszki 39. Sprzedaż na rzecz obecnego najemcy. Działania z zakresu infrastruktury technicznej i zamówień publicznych. Podpisano 3 umowy. Pierwsza z nich to dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie gminy Walin. Podpisano umowę z przedsiębiorstwem wielobranżowym Tomalin, ulica Kłodzka, Jedlina Zdrój. Kwota 101 066 zł. I drugie zadanie z tą samą firmą na kwotę 194 128 zł 99 groszy, również z firmą Tomalin. W dniu 8 marca podpisano umowę dla zadania pod nazwą remont i przebudowa części budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzu Śląskim wraz z parkingiem. Z firmą podpisaliśmy Budra umowę. To są realizatorzy poprzedniego działania na Zamku Grodno. Mieliśmy już doświadczenie razem we współpracy. Cena brutto 1 219 532 000. W dniu 4 marca ogłoszono postępowanie pod nazwą budowa chodnika w miejscowości Dziecierowice. Kwota przeznaczona przez zamawiającego na realizację zadania to 350 000 zł. Wpłynęła jedna oferta firmy Remal 798 055 zł. W dniu 21 marca zlecono remontu budynku w Niedźwiedzicy. Realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niedźwiedzica. W związku z wejściem w życie stanu nowego sołectwa Starej Julianu zarządzeniem wójta gminy Wani ogłoszono zostały wybory sołtysa oraz Rady Sołeckiej nowego sołectwa. Wybory odbędą się dzisiaj o godzinie 18:00. Każda pod złotą rybką Nowej Julianów.
informacje o pracach innych jednostek organizacyjnych. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jegowicach. W dniu 2 marca uczniowie szkoły wzięli udział w biegu Kropem Wilczym, by oddać hołd żołnierzom wyklętym. Zakończył się pierwszy etap trzeciej edycji konkursu językowego Mały Poliglota. Dwie uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Wolontariusze i uczniowie w wyjątkowy sposób uczcili Dzień Kobiet, darowując najstarsze mieszkanki Jugowic oraz podopiecznych Domu Spokojnej Starości Starszych w Wielinie Zdroju kartkami, pocieszalkami. Takie piękne wydarzenie mieliśmy w Jugowicach. Kolejne uroczyście obchodziliśmy Tydzień Korczakowski, uwieńczony uroczystym apelem z okazji Dnia Patrona. I tu byli przedstawiciele Rady Gminy. Uczniowie i grono pedagogiczne angażują się w pomoc uchodźcom w Ukrainie, za co bardzo dziękujemy w imieniu swoim, ale w imieniu obywateli uchodźców. Mogę bardzo podziękować za każde działanie, każdy gest. Centrum Sportu i Rekreacji. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022. Oferty złożyło 6 organizacji, rozdysponowano, zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 80 tysięcy złotych. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem placów zabaw na terenie gminy do przeglądu technicznego przed sezonem, sprzątaniu, uzupełnianiu ubytku, drobne naprawy, odkrzaczanie, i to się dzieje już w tej chwili, żebyśmy w sezonie mogli normalnie funkcjonować. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Nogistów w Waliniu. W celu promocji naszych placówek nagrany został film promujący szkołę. W placówce zostały wyremontowane kuchnie wraz z zapleczem, prysznic WC, który obecnie przybywa rodzina z Ukrainy. To jest ta część świetlicy szkolnej i to zaplecze, które do tej pory mieli kierowcy, zostało przeznaczone na zaplecze socjalne dla tej rodziny. W dniu 21 marca w grupach przedszkolnych zajączków i motywów odbył się konkurs wiosennej pokaz mowy. W dniu 2 marca odbył się pasowanie pierwszoklasistów na czytelniku biblioteki szkolnej. Kolejne działania zostały przygotowane w celu tworzenia oddziałów przygotowawczych dla uczniów przebywających z Ukrainy. Odbyły się spotkania z rodzicami tych uczniów. W sali gimnastycznej przygotowano 34 łóżka dla uchodźców z Ukrainy i cały czas tam mamy taką gotowość. Gdyby okazało się, że będzie potrzeba na wspólnej dużej sali, ale tam mamy zaplecze również przygotowane, zaplecze socjalne dla tej części. Centrum Kultury i Turystyki w Waliniu. Dnia 25-27 lutego w Waliniu gościliśmy grupę Czarne Stopy, szef harcerski z Wałbrzycha. W dniu 4-6 czerwca w Waliniu brało udział, Centrum Kultury i Turystyki w Waliniu brało udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. W dniu 8 marca pracownicy Centrum Kultury i Turystyki jak co roku wyszli na ulicę Walinu w celu obdarowania kwiatami, pięknych kwiatami, również piękna rzecz nas spotkała, fajnie spotkała. W dniu 14 marca 2022 roku utworzony został w budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walinie sklepik dla uchodźców z Ukrainy. Sklepik za jeden uśmiech, on funkcjonuje. Pewnie Państwo radni się przyszli, to zajrzeli do tego sklepika. Jeżeli nie, to można zajrzeć, zobaczyć się, spytać się, co jeszcze jest potrzebne. W każdym razie ludzie, mieszkańcy co chwilę przychodzą, coś przynoszą, zostawiają. Z drugiej strony uchodźcy przychodzą, odbierają z tego sklepika. Dniu 16 marca rozpoczął się kurs języka migowego, w którym biorą udział pracownicy Centrum Kultury i Turystyki w Waliniu. I również 18-20 marca Centrum Kultury i Turystyki brało udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych globalnie w Katowicach. Gminna Biblioteka Publiczna w związku z rokiem SOW-em przygotowano ścieżkę edukacyjną z SOW-ami po bibliotece. Trwa promocja informacji o hymnie Polski Mazurku Dąbrowskiego w związku z ogłoszeniem roku 2020 rokiem Józefa Pileckiego. Z okazji przypadającego w dniu 23 lutego Światowego Dnia Depresji w bibliotece promowana była literatura związana z tym tematem.
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Waliniu. W dniu 15 marca podpisaliśmy porozumienie, umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na projekt pod nazwą Zapewnienie wysokiej jakości edukacji pod nazwą Razem do celu w gminie Walin. Wartość projektu 434 436 zł, w tym wkład własny tylko 75 520 zł. I w ramach tego działania, to będzie do przyszłego roku, to działanie, w ramach tego działania zajęcia dydaktyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła zainteresowań, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia edukacyjne, wyjazdowe, warsztaty interaktywne, warsztaty z kompetencjami emocjonalno-społecznych. No, tych działań bardzo dużo zostało się dzieje. I działanie OTS-u, akcja pomocowo-informacyjna dotycząca uchodźców z Ukrainy, organizacja pomocy rzeczowej, kampania informacyjna dotycząca udzielania pomocy, pomoc biurowo-organizacyjna w ośrodku Maria Antonina w Zagórzu Śląskim, pracownicy ośrodka wyszli poza swoje biuro i bezpośrednio w tamtym miejscu próbowaliśmy pomóc. Koordynacja działań informacyjnych ZUS-u, współpraca z Centrum Kultury i Turystyki przy organizacji sklepu za jeden uśmiech, uruchomienie programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, edycja 2022, uruchomienie programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa i objęcie pomocą 4 środowisk. Może po kolei z takich pozostałych informacji, których zawsze Państwu przekazywałem, a przynajmniej starałem się przekazać. Odpady. No, za miesiąc, w tym mam ostatnie sprawozdanie, 121 ton odpadów. Rok do roku, powiem jak to wyglądało, było 108 ton. Rok temu, w tej chwili 121, około 13 ton więcej, żeśmy wywieźli odpadów z terenu gminy Walin. A jako też trzeba sobie spojrzeć, że ilość złożonych deklaracji osób nie zwiększa się. Czyli reasumując, produkujemy coraz więcej odpadów na jednego mieszkańca. Ta tendencja jest, jeżeli mówimy o tym, to jest 13 ton, ale w styczniu rok do roku 25 ton więcej w roku wywieźliśmy odpadów z terenu gminy Walin. Cały czas mówię, nie mamy, bo gdyby to wiązało się z tym, że mamy więcej deklaracji złożonych, to można by się zastanowić, że to z tego wynika. Na pewno wynika to z tego, że jest po prostu więcej tworzymy odpadów. Starajmy się edukować społeczeństwo, starajmy się sami jak najmniej produkować odpadów. Bo przypominam, że płacimy w tej chwili nie ryczało, tylko za tonę wywiezionych odpadów. Oczywiście przemysł i to, co nas otacza, powoduje, że te odpady, nawet jak nie chcemy, to one do nas trafiają. Bo przez pandemię bardzo popularne stały się zakupy przez sklepy internetowe, a to wiąże się z tym, że to jest dostarczane do nas opakowanie w opakowaniu, jeszcze raz zapakowanie, na koniec jeszcze karton. Ten karton fajnie, jakby był folią jeszcze owinięty, żeby się nie poniszczył. My to wszystko dostajemy, potem musimy w domu gdzieś tam posegregować, ale to jest taki, że na koniec trafiało to wszystko do nas, do pojemników i za to wszystko płacimy. I fakturę, no 117 tysięcy za styczeń, odalony 102 tysiące złotych. I przejdę może do takich działań, o których Państwo jako radni byliście informowani na bieżąco. Tak naprawdę po ostatniej sesji za 2 dni była wojna, ta wojna na Bałtyczy. Chciałem bardzo podziękować w imieniu swoim za Państwa dar serca, jaki okazaliście. Chciałbym to powiedzieć publicznie, bo pewnie są osoby, nie wszyscy wiedzą, ale chciałbym, żeby to trafiło też do społeczeństwa, że wszyscy radni oddali miesięczną swoją wiele, za to kupiliśmy rzeczy, które trafiły za granicę, to nie są rzeczy, które zostały tutaj, to są potrzebne za granicą. Mieliśmy tą gwarancję i ta gwarancja została dochowana. Dostarczyliśmy bezpośrednio do Ukrainy
śpiwory, kalimaty, latarki, powerbanki, wyżywienie, to łącznie były 4 palety rzeczy nowych, kupionych celowo, 2 tony, które tam były, co do złotówki, żeśmy wydali łącznie 21 tysięcy złotych, za 21 tysięcy złotych państwo, ja, pani sekretarz, razem wspólnie, wspólnym działaniem przesłaliśmy to. Bardzo dziękuję, to taki sygnał, że dla państwa to jest bardzo ważne, jak chyba nigdy do tej pory nie było to dla nas ważne. Przez cały miesiąc główne nasze działania skupiały się na pomocy uchodźcom, ale też na pracy urzędu i tu w tej chwili też bym chciał podziękować bardzo pracy pracownikom urzędu za zaangażowanie, za pracę. Będę mówił, że pomimo tego, że mieliśmy jedno stanowisko, w tej chwili już mamy 2, to tylko dzięki temu, że pracownik Urzędu Informatyki zorganizował nam to miejsce pracy, bezpośrednio się zaangażował. Mamy w chwili obecnej około 150 weseli wydanych, naprawdę na małą gminę, na małą miejscowość, na urząd, w którym tak naprawdę jedna osoba, a w tej chwili 2 osoby już, bo pani Panowicza również ma już uprawnienia, wydają, mają możliwość nadawania weseli. Robiliśmy bardzo dużo i robimy dużo. Wręcz z gminą Ościennych próbują się u nas dostać uchodźcy, żeby otrzymać ten PESEL za tą pracę, zaangażowanie. Ja nie chcę tu wymieniać nikogo z imienia, nazwiska, bo pewnie kogoś pominę, ale proszę mi wierzyć, że organizacyjnie radzimy sobie, nie ma kolejek i ciężka praca. Nawet zakład fotograficzny w tej chwili mamy w urzędzie, jesteśmy jedynym z urzędów, który znam w okolicach, który wykonuje też fotografię na miejscu, żeby uchodźcy nie musieli jeździć i wydawać pieniądze. Robimy to w ramach własnych tych kompetencji. Kolejne miejsca po byłym budynku w Białowieczu, to państwa wczoraj informowało, są gotowe do przyjęcia kolejnych uchodźców. Dzisiaj są rozmowy z Urzędem Wojewódzkim, prawdopodobnie jutro będzie pierwszy transport, bo na 2 transporty uchodźcy zaraz trafią do tego obiektu. Kolejne wyzwanie, które nas czeka, to będzie kolejne 66 osób, około 66 osób. Czyli 66 różnych spraw do załatwiania będziemy mieli tutaj, ale od tego jesteśmy, żeby pomagać i raczej to robimy, właściwie to robimy. Nasza praca od miesiąca polega na rozwiązywaniu problemów. Natomiast też chcę powiedzieć, że urząd przez sekundę nie zwolnił ze sprawami bieżącymi, które nas dotyczą, które załatwiamy na bieżąco. Wczoraj się spotkanie z sołtysami, chyba treściwe, dobre, z którego wnioski mamy wyciągnięte, z których miejmy nadzieję, że coś pozostanie, coś zrealizujemy. Chcę też powiedzieć, że do wczoraj był termin składania na firmy. Zapraszaliśmy firmy, żeby złożyły na to sprawozdanie po podpisaniu umowy, pewnie państwu powiem, żeby firmy zgłaszały na możliwość utylizacji folii rolniczej. 452 zł mamy najtańszą ofertę, mamy 2 oferty w naszym mieście w budżecie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który będzie, że rolnik dopłaci mniej więcej 34 zł do tony, czyli ten walor, tam jest 8-procentowy, po prostu refundowany nam przez Narodowy Fundusz, więc to będą takie wysokości. Oczywiście przed nami jeszcze podpisanie umowy, takie ważna rzecz, bo czasami jest tak, że potem te umowy gdzieś tam są wycofane i nierealizowane. Ja ze swojej strony to chyba wszystko. No cóż, no, chciałbym podziękować jeszcze raz. Naprawdę wielki szacunek do państwa, pani przewodnicząca, do każdego z was z osobna za to wasze działanie, za wsparcie, za to, że w tych trudnych chwilach pomagacie, jesteśmy razem. Chcę też podziękować społeczeństwu gminy Wali. Naprawdę, ja byłem dzisiaj w tym sklepiku już 2 razy, za każdym razem jest mieszkaniec z Wali, który zawsze coś przyniesie. Wiemy, że jutro będziemy mieli dużą dostawę, to jest taki duży transport chemii, środków czystości trafi do Wrocławia. Dzięki innym mieszkańcowi wydawaniu to będziemy transportować z Wrocławia, Centrum Kultury Wrocławia, do tego sklepiku będziemy mieć.
ale za wszystko, co tylko Państwo robicie, więc niektórzy z nas dają pracę, niektórzy z nas dają nocleg, niektórzy z nas dają zajęcie, niektórzy z nas po prostu podchodzą i po prostu ich klepią, nie wiem, częstują cukierkiem w urzędzie, jak Pani Sekretarz to robi, to jest takie ważne, istotne, te dzieci otwierają się, to są różne sytuacje trudne, pewnie Państwo macie na co do czynienia z takimi trudnymi sprawami. Ale jeszcze trochę, naprawdę myślę, że to wygra, na pewno wojenko wygramy i to już jest pewne pytanie tylko kiedy, bądź razem. Jeszcze raz dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego sprawozdania pana Wójta? Ja tylko mam takie pytanie, czy uchodźcy, którzy znajdują się na terenie naszej gminy, są kierowane do innych urzędów OPS-em, czy radzimy sobie na tyle sami, że... Znaczy tak, jesteśmy w stanie do 20 osób dziennie przyjąć. Liczba, o której nie powiedziałem, my szacujemy w tej gminie, ale prawdopodobnie około 500 uchodźców jest na terenie gminy Bani, 10% więcej. My tak szacujemy, że to jest taka liczba, nie wszystko wiemy do końca, tak? Jesteśmy w stanie jedną osobę na pół godziny, dobrze mówię, tak? Bo teraz co 20 minut. Co 20 minut, to przyspieszyliśmy. Jedna osoba 20 minut, czyli na godzinę 3 osoby, tak? Czyli dziennie możemy zrobić 24 osoby. 20 weseli na dach. Może 18, proszę pamiętać, że ten referat wykonuje normalną swoją pracę. Dowód osobisty, różne inne rzeczy, więc my nie możemy 100% czasu na to poświęcić. To jest łatwe do wyliczenia, że to będzie trwało około 1,5 miesiąca, tak? Zdarza się, że ktoś pilnie potrzebuje do lekarza, potrzebuje, nie wiem, do pracy się dostać. PESEL jest podstawą, żeby dostać pracę. Tak? Jest potrzebny PESEL, żeby iść do lekarza, żeby dostać receptę i żeby za niego nie zapłacić, tak? Są pewnie różne sytuacje. Nigdy nikogo nie odsyłam. Ale pewnie są takie sytuacje, że ktoś próbuje gdzie indziej. Koło nas są takie gminy. Nie chciałbym wymienić znaków. Ale które mają gdzieś 2-3% tylko, albo 5% uchodźców na swoim terenie. Tak? Są takie gminy, że mają 1% tylko w stosunku do mieszkańców. Wiadomo, że tam jest łatwiej. I ci ludzie pewnie, tak, Ukraińcy czy uchodźcy, szerzej pojęci, no, korzystają pewnie z innych gmin. Są takie gminy, jesteśmy specyficzną gminą, bardzo dużo miejsc noclegowych mieliśmy i mamy. Wojewoda w swoim sprawozdaniu podał informację, że 80% uchodźców mieszka u rodzin. W naszym przypadku bym powiedział 20%, a 80% raczej mamy miejsc, które wojewoda nakazał mnie przygotować i realizować. Mamy odwrotnie, takich gmin jak my jest parę. Tak wygląda Karpacz, tak wygląda Szklarska Poręba, tak? Tak wyglądają te gminy, które mają duże zaplecze noclegowe w stosunku do liczby stałych mieszkańców. My jesteśmy taką gminą. U nas pewnie jest to troszeczkę inaczej i odwrotnie. Stąd tylu uchodźców mamy. Jeżeli znajdzie się jeszcze jakikolwiek obiekt, który będzie w stanie przyjąć na warunkach, no bo wiadomo, my jesteśmy płatnikiem, Skarb Państwa nam przekaże środki, ale my przekażemy dane, ale odpowiedzialność jest na nas, więc my jakby dogadujemy sferę finansową i oczekiwań, jakie mamy. Jeżeli kolejny obiekt zgubi, to też rozmowy były od innego poziomu, zupełnie gdzie indziej żeśmy się spotkali, ale doszliśmy do takiego efektu, że mamy dzisiaj wspólne działanie i będziemy przyjmować. Jeżeli będzie taki obiekt, jesteśmy do dyspozycji ciągle dalej, żeby ponosić koszty. Dla nas to nie tylko jest nocleg, wyżywienie, Państwo wiecie, tak? Ośrodek pomocy społecznej za chwilę. Szkoły, właśnie w szkołach nie powiedziałem dzisiaj, ale myślę, że szkoły to jest osobny temat. To jest zupełnie osobny temat, tak trudny, że można by tutaj długo rozmawiać. Najlepiej by było dyrektorów, którzy by tutaj przyszli i powiedzieli, jak organizacyjnie, jak trudne sprawy do załatwienia, ale pomimo tego mówimy dalej, bierzemy kolejne miejsca, wypełniamy uchodźcami, jesteśmy gotowi zderzyć się z tymi problemami, bo taka jest potrzeba chwili. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z działalności okres za rok 2021. Rada zapoznała się z tym sprawozdaniem. Jest pani kierownik, jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to można zapytać. Jeżeli nie ma, to do następnego punktu. Sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego za rok 2021. Nie ma pytań. I następny punkt. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Ja mam pani kierownik, tylko takie jedno to maleńkie pytanie. Co się dzieje z rodzinami, które same rezygnują ze współpracy z OPS-em, z różnymi specjalistami? Już mówię. To jest na tej zasadzie, że może to być. Ta rezygnacja jest spowodowana albo tym najczęściej jest, że zmieniają po prostu miejsce zamieszkania. Tak najczęściej. Drugi powód, że plan, który jest układany, który jest wymagany, zostaje zrealizowany i wtedy zakończamy taką współpracę. No to w sprawozdaniu właśnie. Ale też są takie sytuacje, gdzie rodzina nie podejmuje współpracy i jakby nasze narzędzia zupełnie nie są. No jeżeli ktoś nie wpuszcza do domu, musimy pamiętać o tym, owszem, działamy zgodnie z literą prawa. Nie możemy przekraczać pewnych granic i mogą zrezygnować, aczkolwiek jeżeli są takie sytuacje, jeżeli tak, nawet jeżeli jest to wskazane przez sąd, to wtedy po prostu informujemy sąd, ale możecie Państwo się tylko domyślać, jak wygląda taka współpraca, która jest nakazana przez sąd. Czyli oni zostają, powiedzmy, nie chcą współpracować z asystentem. Tak, nie wpuszczają asystenta. I zostają sami sobie, tak? Ale jakiś tam nadzór. Jeszcze jest współpraca z sądem, organizujemy takie spotkania, takie zespoły też do spraw rodziny, gdzie są oczywiście, że osoby najbardziej zainteresowane, czyli rodzice, którzy są w kryzysie wychowawczym, są oni przede wszystkim jakby tutaj no, w głównej mierze tymi osobami najważniejszymi, bo to każdemu się tak wydaje, że to jest takie, nie wiem, z nachalnością się kojarzy. Tak naprawdę asystent jest po to, żeby zaleczyć tą sytuację, żeby te dzieci nie trafiły do placówek. I to jest takie, ale nie zawsze jest to zrozumiane przez rodziców i traktują to jako złokonieczne, unikają współpracy, a efekt jest taki, że nie ma współpracy, nie ma pomocy, nie ma wsparcia i jeżeli są dalej te zaniedbania, dzieci trafiają do placówek. A placówki to pani skarbnik wie, jak wygląda sytuacja finansowa w tej chwili tutaj, jeżeli chodzi o utrzymanie dzieci w ośrodkach. Rozmawialiśmy o tym, że po prostu w tej chwili pobyt dziecka w domu dziecka w gminie jest koszt ponad 6 tysięcy. Także możecie Państwo sobie wyobrazić. Tak, takie to są koszty. Dziękuję bardzo. Tak. Proszę Państwa, przechodzimy do bloku merytorycznego, do uchwały 334 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców gminy Zanic w związku z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów. Bardzo proszę o zreferowanie uchwały panią Monikę Papugę. Komisja po zapoznaniu się z treścią uchwały przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Ja tylko sobie znajdę listę do głosowania. O, tak. Przystępujemy do głosowania uchwały 334. Wodówka Zuzanna za. Mielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Kakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wart Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 334 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 335 w
sprawie uchwalenia pilnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Walin na lata 2022-2024. Bardzo proszę panią Monikę Pakułę o wystąpienie. Komisja po zapoznaniu się z treścią uchwały przyjęła projekt uchwały na głosie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały 335. Boduta Zuzanna za. Mielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Andrzejewica. Za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Jestem za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Jestem za. Tur Andrzej. Jestem za. Połeś Dariusz. Jestem za. Radińska Maria. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 335 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 336 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Bardzo proszę przewodniczącego komisji pana Andrzeja Pola o wystąpienie. Przepraszam bardzo. Proszę panie. Komisja tutaj szeroko przedyskutowała ten temat i została przyjęta propozycja, jaka tutaj była zaproponowana w projekcie uchwały. No i wszyscy byli jednogłośnie za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Bo tam została ustalona też stawka za. Tak, 31 zł. Taka propozycja, jaką dostaliśmy z dniem obowiązywania od 1 czerwca 2022 roku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały 336. Boduka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Andrzejewica. Za. Łukaszewski Szymon. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Tor Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radzińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 336 została przyjęta. 15 głosami nie było głosów przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 337 w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Walin dla obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie. Pan wójt, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada. Ja bym prosił tylko, żeby w ostatnim punkcie chyba zmienić tą uchwałę, że wychodzi dniem podjęcia. Mamy taką opinię prawną w momencie, kiedy Państwo wczoraj pracowaliście nad tą uchwałą, było, że 14 dni. A w tej chwili mamy taką opinię, że może to być dniem podjęcia. Mam prośbę o przyjęcie tej uchwały z pomocą zmowy. Bardzo proszę przewodniczącego komisji. Uchwała 337 przez 2022 rok. Komisje wspólnie obradowały wczoraj nad tą uchwałą. Teraz tą poprawką, która wchodzi w życie nie po 14, a z dniem podjęcia, komisja była za podjęciem jednogłośnie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała 337. Bodurka Zuzanna za. Mielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radyńska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 337 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się.
Przechodzimy do uchwały 338 w sprawie zmiany uchwały 90/2019 roku Rady Gminy Walin w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw, boisk sportowych, kompleksu boisk sportowych Moje Wojsko Orlik oraz Parku Jordanowskiego Walin. Proszę o wystąpienie przewodniczącego komisji pana Mieczysława Oszyckiego. Uchwała nr 338 dotyczyła właśnie zmiany uchwały 90/2019 roku i dotyczyła zmian. Zmiany zostały wprowadzone na komisji. Komisja przyjęła te jednogłośnie z tym sprawozdaniem. Dziękuję bardzo. Głosujemy nad uchwałą 338. Wodurka Zuzanna za. Mielecki Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Kakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Pałek Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Sokrzyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wart Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 338 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 339 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. I bardzo proszę o wystąpienie pana Andrzeja Pola. Uchwała nr 339 przez 2022 rok w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestru do rejestru zabytków. Komisja wspólna omawiała tą uchwałę, a komisja budżetowa przyjęła tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała 339. Wodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Kakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeś Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sokrzyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wart Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 339 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 340 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2022. Proszę o wystąpienie przewodniczącego komisji. Uchwała nr 340 przez 2022 rok w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2022 rok. Komisje wspólnie omawiały wczoraj te zmiany. Komisja budżetowa była jednogłośnie za podjęciem tych zmian. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała 340. Wodurka Zuzanna za. Mielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Kakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Pałeś Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wart Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 340 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 341 w sprawie kontynuacji członkostwa gminy Walin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sobiechówskie. Proszę o wystąpienie panią Monikę Pawłowską. Uchwała 341 była omówiona wczoraj na wspólnej komisji. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała 341. Wodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za.
Jaśkiewicz Andrzejka. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Pomysł Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wark Henry. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 341 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 342 w sprawie udzielenia upoważnienia. Bardzo proszę pana Andrzeja Pola o wstąpienie. Uchwała 342 przez 2022 rok w sprawie udzielenia upoważnienia wójtowi. Komisje pracowały wczoraj wspólnie. Komisja Budżetowa Wojewódzka właśnie za podjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała 342. Bodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henry. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 342 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu, interpelacje i zapytania radnych. Jeżeli takie są, bardzo proszę o składanie na piśmie. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy są takie? Nie ma żadnych pytań. Wobec tego, w związku z wyczerpaniem tematyki porządku obrad, zamykam 36. sesję Rady Gminy Walik. Dziękuję Państwu za przybycie.